Szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w tej niedzielnej kromce słowa. Posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawił tłum. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krosząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroszącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawia i że ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Zwróćmy uwagę na drugą część tej Ewangelii, na powieści Piotra. Bo przygoda Piotra jest tak naprawdę przygodą każdego z nas. W tym pytaniu, które dobrze znamy, czemu zwątpiłeś małej wiary, my często słyszymy znowu zarzut. Tak jakby Jezus chciał powiedzieć: jak mogłeś zwątpić? Jak możesz? Ja natomiast usłyszałem coś zupełnie innego w tym pytaniu. Nie wyrzut Jezusa, bo Jezus dobrze wie, że jesteśmy małej wiary, ale raczej słyszę w tym pytaniu słowo dlaczego. I to jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego jesteśmy bardzo małej wiary? Każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy z nas widzi inną falę, która go przerasta. Co nam przeszkadza wierzyć? Może to jest zmęczenie. Może to jest nawał różnych spraw, które macie każdego dnia. I Pan Jezus, wiara, Kościół, odchodzi trochę na bok. Każdy z nas ma taki przeciwny wiatr, który nas zbija, wybija z naszego tropu, z tej drogi do Pana Boga. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, słysząc tę Ewangelię, pomyśleli sobie, co jest tą falą, tym przeciwnym wiatrem dla nas. Dlaczego my często, jak Piotr, gubimy się? Ewangelia idzie dalej. Właśnie tam, gdzie jest odpowiedź na to pytanie, jeżeli sobie odpowiedzieć na to pytanie, to właśnie tam, gdzie jest ten powód, tam jest prawdziwy Bóg. Bo tam też jest prawdziwy człowiek. My często budujemy sobie takie różne budowle, które są obok siebie. Tu jest życie w domu, to jest druga budowla praca, tu jest trzecia budowla wiara. I często to są budowle, które nie mają ze sobą w ogóle nic wspólnego. Tymczasem Jezus chce, żeby to wszystko było razem, żeby to wszystko było jednym zbiorem. Dlatego słuchajmy Piotra. Niech on wbrew pozorom będzie dla nas tutaj wzorem w tym swoim zwątpieniu. W tym swoim zwątpieniu co robi Piotr? Krzyczy: Panie, ratuj. Przed nami kolejny tydzień życia, kolejny tydzień pracy, kolejny tydzień różnych spraw i fal do pokonania. Krzyczmy dzisiaj za Piotrem: Panie, ratuj. Panie, bądź blisko mnie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.